Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej z naszą serią partyjka szachów do kawusi i obiadków. E4, E5 mamy. Czekajcie, włączyłem sobie animację wczoraj na Title Tuesday. Jeżeli ktoś nie oglądał, serdecznie zapraszam do nadrobienia. O, przepraszam, już, elegancja Francja. Ja lubię tą animację, jakoś przyjemniej mi się gra. Także jak chcecie mieć podobne efekty, czasami pytacie mnie, jak to zrobić, to już wiecie. Dobrze, gramy hiszpańską z Hiszpanem, także ciekawie, z Johnem. Z Johnem 1914, nie wiem, czy tutaj nazwa wskazuje datę urodzenia, czy co tutaj poeta ma na myśli, ale dobra, mamy partię hiszpańską i to jest pewne. Wiemy, że poeta ma na myśli partię hiszpańską, główny wariant, Morphy Defense, dokładnie mówiąc. Morphy, kojarzę nazwisko, mam nadzieję, że wy również. Mamy nie maroczego, tylko marszala, mamy marszala i tutaj można grać na wiele różnych sposobów, można grać D4. Można grać C3 klasycznie, można grać D3, można grać A4, można grać H3. Ja najczęściej tutaj grałem A4, ale w tej partii zagram H3. Zagram H3, dawno nie grałem w ten sposób. Okej, okay, konia 5, chyba jest taki ruch, faktycznie. Czarne poświęcają pionka, którego ja biorę. Okej, okay, bicie na B3, AB3 i chyba D5 tutaj idzie. Od razu. Chociaż nie wiem, czy bicie na B3 jest dobre. Wydaje mi się, że to jest zbyt szybkie zobowiązanie przeciwnika, że woli rywal tym skoczkiem podtrzymać chwilę presję. No bo na dobrą sprawę to tutaj wracam skoczkiem na F3, no i mam piona więcej, prawda? Okej, okay, rywal ma parę gońców, jakaś tam rekompensata jest, ale jak sobie popatrzymy na tą pozycję chłodnym okiem, to... czy chłodnym wzrokiem, nie wiem jak to się mówi, to okaże się, że... ten goniec przeciwnika wcale nie jest taki dobry, bo wcześniej piony były po białych bolach, a teraz widzimy, że sam pionek przeciwnika go blokuje. Także zastanawiam się, czy w ogóle nie zagram D4, żeby bardziej tego gońca jeszcze uziemić. Okej, rywal idzie koniem na E6, ma to sens. Ja zagram C3. No i jeżeli konie 6, to w ogóle myślałem, żeby zagrać B4 właśnie, dlatego rywal gra słusznie C5. I myślę teraz, żeby zbić na C5, po goniec C5 zagram goniec E3. No i będę miał piona więcej, co nie? A pole D4 zarezerwuję dla swojego skoczka. I zaraz będę chciał zagrać B4, koń D2, koń B3, koń D4. W sumie mogłem chyba B4 od razu zagrać, żeby złapać tempo na gońcu. Jeżeli wróci na E7, to stoi ten goniec tutaj źle. A jeżeli goniec B6, to wtedy goniec E3, prawda? No ale dobra. Rywal tak, no to ja koń D2 wprowadzam kolejne figury do gry. Nadal przypominam, mam piona więcej. To jest świetna pozycja białych figur. I teraz... przepraszam. Jeszcze troszkę mnie trzyma choroba. No choroba, za dużo powiedziane. Po prostu gorsze samopoczucie. Teraz przesilenie zimowo-wiosenne. Mamy 20 marca, także praktycznie już wiosna nadeszła. Gońca postawię na D4. Dlaczego? Bo normalnie gońców nie chcemy stawiać w centrum. Ale w tym przypadku naprawdę rywal nie ma jak mi tego gońca stąd wygonić. A ten goniec pełni funkcję plastra. Ta, plaster. Wiecie o co chodzi? Na ranę. Raną jest E5 i C3 i ten plaster to goi. To jest ręka, to jest rana, ciach, plaster i jest dobrze. I rywal nie ma za bardzo co mi zrobić. Hetman C8, dziwna próba, nie rozumiem. Mam teraz kilka pomysłów, bo rywal pewnie chce jakoś mnie tutaj atakować, tak? Zagrać hetmanem na E6, konie F4, hetman G6 i dać mi mata. Ja myślałem, żeby tego konia na C5 przestawić, ale jak teraz sobie myślę o tym, co chce zrobić rywal, to chcę przestawić skoczka na G3, żeby kolejna moja figura broniła właśnie mojego monarchy. Nie ma pola na F5, pewnie hetman E6 rywal zagra. Ale czy to jest straszne? Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. Po hetman E6 mogę zagrać jakiś ruch typu hetman B1, żeby opanować przekątną właśnie, na którą chciałby wejść przeciwnik. Mogę zagrać hetman D2, wypędzić skoczka z tempem. Może mogłem tak od razu zagrać w sumie? No, chyba hetman D2 było dokładniejsze, bo teraz daję hetman E6 i jak zagram hetman D2, to rywal ma hetman H6, ale dostrzegam jeszcze, że po hetman H6 jest goniec E3. I rywal ma naprawdę spore kłopoty w tej pozycji. Spore kłopoty, naprawdę. Nie chciałbym być w jego skórze. Po skoczek G6 gram skoczek G5, wydawało mi się. No jeżeli wymienimy, no to już nie ma rywal nawet pary gońców, tak? A ja będę miał plan związany z ruchem F4, F5. A tutaj E6 jeszcze mi się podoba. Tylko E6, F6. I pytanie, jak z konsekwencjami długoterminowymi pionka na E6. Bo może to być słaby pion, szczerze, wiecie? Może to być słabość. E6 fajny ruch, chcemy tak grać w szachy. Tylko co po F6? Może koń H7 i po król H7 hetman D3.
Tylko jakoś nie chce mi się wierzyć, że rywal w tym czasie mi nie obroni się przed moimi groźbami. No konia na F5 chciałbym postawić, ale na razie nie widzę jak. F4 też nie, bo rywal mi łupnie. H4, H5 nie mogę, bo mi rywal zbije. Koń H5 nie mogę, bo hetman F5. Może w takim razie jakiś B4 po prostu, co? Hop, po prostu. Pewnie rywal zagra H6, ja wrócę na F3. Rywal pewnie wróci na E6, tak? Może mogłem coś silniejszego zrobić, ale wydaje mi się, że nawet tak jak zagrałem, powinno być ok. Goniec C5 mi się podoba nawet, żeby teraz tego konia na D4 przestawić. Tylko pytanie, czy pionek na E5 na tym nie ucierpi. Goniec C5, bicie, bicie. Czy D4 rywal będzie chciał oddawać kolejnego piona? No może tak zrobić, może tak zrobić. Także chyba jeszcze się z tym wstrzymam. Tylko co mogę robić ja w takim razie w tej pozycji? Kurde, ten koń na G3, on dobrze broni, ale słabo atakuje. Wiecie o co chodzi? Pięknie pole F5 wyłapuje, tylko nie wiem jak z tego skorzystać. Wieża na E3 jakoś mi się nie widzi. Jakieś potencjalne związania tutaj działają. To goniec C5 jest pomysłem z pewnością. Bicie, bicie, konia E5 nie ma. Potem bym sobie zagrał B4. No pytanie, czy D4 nie będzie groźne, co? No oby nie. Pole D4 dla skoczka trzeba zwolnić w tej pozycji. No i zobaczymy, co na to rywal. Oczywiście. Partia hiszpańska. No nie ma co od tej partii hiszpańskiej uciekać, naprawdę, bo to jest piękny debiut. Piękny system. Piękne lata młodzieńcze w nim spędziłem. Na plaży, na hiszpańskiej plaży. That right, boy. Hetman D7. Pewnie trzeba by zagrać. No ja bym, wiadomo, chciał zagrać F4, ale teraz nie mogę, bo skoczek na G3 wisi. Dlatego bym zagrał konie F5. Tylko wtedy goniec G5 szach na hetmana. I potem na E5 mi spada. Kurczę, felek. Goniec D6 nie podoba mi się. Ten goniec tam wcale lepiej nie stoi niż na D4. Kurczę, no ten pion... Jednak ten mój manewr chyba był nieskuteczny. Dobra, gram konie F3. Przyznaję się do błędu. Teraz po goniec G3... Bo skąd ja tym skoczkiem... Aha, bo ja mogłem zbić w ogóle tego gońca, lol. Ja tak się zafiksowałem na tym koniu D4, że zapomniałem o tym, że gońca mogę zbić. Okej, tu rywal zagrał. Czy mnie to boli? Chyba nie. Pyszne. Tym razem u mnie herbatka. Zagram hetman D4. Chcę zbić gońca, oczywiście. Rywal pewnie zbije na G3, ja zbiję pionem. Niby osłabiam sobie strukturę pionkową, ale będę mógł tym pionkiem zagrać na G4, tak żeby odebrać pole F5 i H5 przeciwnikowi. A kiedykolwiek rywal zagra konie F8, to mu łupnę tego skoczka i będę grał na pozycję skoczek versus goniec. Okej, goniec G5. Nie chcę mu tego bić, bo akurat pionek na G5 to jest dla rywala korzyść. Kurczę, no jakoś tu rywal mnie nie może... Jakoś tu nie mogę się jeszcze, tak wiecie, przebić przez tą... pozycję przeciwnika. Ten skoczek mi się tu nie podoba, tylko nie wiem, co z nim mogę do licha zrobić. H4, goniec F4, H5 może, co? Zagrajmy tak. Tu i tu. I po goniec G3 mam HG. That's right. Goniec E7 w ogóle bym wracał. Żeby po H5 zagrać konie F8 i konia na E6 przestawiać. No już jest, już witam się z gąską. Jak to się mówi. W szachowej nomenklaturze. Ale jeszcze. Jeszcze troszkę, widzowie. Jeszcze kilka tych dokładnych posunięć. Goniec E7, E6. Bicie, hetman G4. Konwiwalnie tu wtedy. H5. Nie, E6, bicie H5 wtedy.
Jak tu mu się dobrać? H5. Okej. Tu. Dobra, wprowadźmy tą wieżę do gry, do jasnej ciasnej. Konie E6 to Hetman G4 chciałem akurat. Już to koń G5, koń F5. No zobaczymy. Wydaje mi się, że mam wygraną cały czas, ale najtrudniej jest wygrać wygraną pozycję, jak to powiedział kiedyś mądry szachista. O, i tu liczyłem na taki ruch. Koń F5. Grożę z biciem na E7 z szachem. I bardzo silny GF. Grożę matem w jednym, grożę z biciem wieży. Nie uwierzy w to nawet Jerzy. That's right. O, wiosna nadchodzi, ale jeszcze trzyma taki chłodek, to nie? O, i poddał się przeciwnik, ciekawe. Dobra partia, naprawdę solidna partia hiszpańska, rozegrana, czuję to. Lecę do Hiszpanii, trzeba katować tą hiszpańską. I jestem z tego faktu bardzo zadowolony. No ten ranking rośnie, 2539, that's right. 2600 widzowie, 2600 i kadra narodowa na Czeskowie. To jest to. Jeżeli nie w klasyku, to chociaż w rapidach na Czeskowie, co? Pasowałoby zrobić. Dobra, widzimy, że to była w miarę dobra partia od samego początku. No tutaj rywal zaspał. Tu chyba się gra. Nie chcę skłamać, ale. Aha, goniec B7? Jak D3, to chyba D5 w ogóle. Tak mi się kojarzy. I tu są dymy. I tu są dymy. A rywal zagrał konia 5, dał mi zbić pionka. Tu może D5 właśnie trzeba było grać. Tak mi się wydaje, że to w miarę przechodziło do poprzednich wariantów. No bo tutaj trzeba było grać B4, czuję. No. I dopiero tej redakcji zapytać gońca, gdzie idzie, i dopiero teraz go wymienić. Tak czułem, no. Tu cały czas B4 komputer chciał grać, żeby A5 nie dać. Ja teraz B4. O, koń F7 jednak mogłem. Tu, E6, król G8. Jakiś koń H5. No mogłem, ale miałem dominację po prostu w pozycji, nie? Tak. No tu trochę się tak. Okej, mogłem jednak tak zagrać, tak? Liczyłem, czy mogę tak zagrać, ale nawet widziałem ten wariant cały. Nie byłem przekonany. Ale może trzeba było po prostu zaufać instynktowi. No i tu po konie F5 już rywal się pięknie po GF złożył. W obliczu tego, że wisi mat, jeżeli G6 mogę po prostu bić, mogę zdobyć wieżę, mogę zdobyć piona. I ten goniec cały czas przeciwnika nie gra. Także to mi się udało w tej partii zrobić. Wyłączyć białopolowego gońca z gry, co dało mi zwycięstwo ostateczne w tej partii. Także dzięki serdecznie za to, że byliście. Widzimy się jutro. Dzisiaj 20 godzina sparring z Piotrem Sabukiem. Również dwie partie tempem tym, co tutaj widzicie. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. I jutro się ponownie słyszymy w tej serii. Bajo!